Witam Was serdecznie w kolejnym już 122 odcinku drewnianych poniedziałków i siódmym w tym roku kalendarzowym, dziś tradycyjnie w studio, a na początek wielkie dzięki za ogromną liczbę wyświetleń w poprzednim odcinku to ponad 1400 rekordowo. Wielkie pozdrowienia dla sióstrowniczek, a także dla mieszkańców parafii Wilkowisko, którzy tak licznie oglądali nasz ostatni odcinek. Wielkie dzięki. To rekordowa liczba, mam nadzieję, że kolejne odcinki też będą tak rekordowo oglądane. A dzisiaj opowiadam o cerkwi w miejscowości Gładyszów, cerkwi grecko-katolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła z 1938 roku w Gładyszowie właśnie, miejscowości około 20 km na południowy wschód od Gorlic, 10 km od granicy ze Słowacją. Do celki dotarłem, napisałem tutaj właśnie 28 września 2003 roku. To jedno z pierwszych zdjęć, które w ogóle wykonywałem, bo zacząłem robić te zdjęcia rok wcześniej. A tutaj mamy celkę, którą wybudował ksiądz Andrzej Zubko, ówczesny proboszcz, w ogóle pierwszy proboszcz parafii grecko-katolickiej w Gładyszowie. On później, w, po akcji Wisła w 1947, wyjechał do Kostomotu wkoło środy śląskiej, gdzie zmarł, a potem sprowadzono jego ciało do Gładeszowa i pochowano na tutejszym cmentarzu. W Celkwi, która jest obecnym kościołem rzymskokatolickim pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, również odbywają się nabożeństwa dla wiernych kościoła grecko-katolickiego. Jest to cerkiew konstrukcji zrębowej, wybudowana na planie Krzyża Greckiego. Jedyna taka w Beskidzie Niskim cerkiew w stylu, stylu hucurskim. Posiada ona trójboczne prezbiterium z dwiema bocznymi zakrystiami. Dachy ma kryte gątem. W środku mamy tą taką ogromną kopułę, również krytą blachą, Całość pomalowana na kolor brązowy i co ciekawe mamy w ołtarzu głównym ikonostas z czasu budowy na zdjęciu na środku. Również ołtarze boczne z wieku XVIII pochodzą. Obok nie na zdjęciu, ale jest drewniana dzwonnica z połowy XIX wieku, a nazwa Gładyszów pochodzi od Rodu Gładyszów mieszkających w Szymbarku. Prawdopodobnie wioska powstała w XVI wieku, a pierwsza zmianka o niej to rok 1629. Na terenie Gładyszowa również wieje się potoczek Gładyszówka, a w ogóle ciekawostką też jest, że miejscowość Gładyszów na początku nazywała się Kworczeń, dopiero potem zmieniono nazwę, właśnie od. Gładyszów pochodzącą i no niestety po akcji Wisła, jak tutaj w większości tych miejscowości łemkowskich, ludność łemkowska została wysiedlona na zachód Polski później w latach 50 po odwilży po śmierci Stalina powró powróciły niektóre rodziny do miejscowości, ale generalnie nie jest to jakaś duża grupa część, większa część mieszkańców już do miejscowości, do Władyszowa również już nie powróciła. Zamieszkały tu inne rodziny z innej, innych części Polski właśnie. Rozwiążemy zagadkę z ubiegłego tygodnia. Pytałem o parafian, o parafian Wilkowiska. To około 1230 parafian. W najszybciej odpowiedziała Kasia z klasy pierwszej liceum, która... Oprócz punktu z historii wygrała również gadżety z wilkowiska, czyli smycz oraz kubek. A m, dzisiaj zapytamy o błąd. Wyjątkowo zapytamy o błąd, jak widać, p, autor dynamicznych poniedziałków też czasem popełniał błędy, i w ostatnim odcinku są te błędy ukryte. Co najmniej dwa są, może ktoś odkryje więcej tych błędów. Jeden taki od razu widoczny, e, drugi trochę, może mniej. E, podaj. E, w którym miejscu tego odcinka podałem błędną informację. I co to za informacja? Wysyłamy na wiadomości na adres mailowy zapraszam również do komentowania, oglądania i subskrybowania kanału Drewniany Poniedziałki w JCE. A to ciekawe, bo na ostatnim, w ostatnim odcinku miałem aż 14 komentarzy. Także reprezentowanych przez mieszkańców Wilkowicka, co ogromnie mnie ucieszyło, to bardzo miło się to czytało i zapraszam Was również do odgadywania, chociaż dla Was no, nagrody raczej nie będzie, ale to tylko taka radosna będzie nagroda, że coś udało się, coś się udało odpowiedzieć. Również chciałem powiedzieć, że. No to było dla mnie ogromnie radosne, że również wzrosła, wprawdzie jakoś nie bardzo znacznie, ale jednak wzrosła również liczba subskrybentów, więc no, też do tego zachęcam. Mam nadzieję, że niedługo już będzie ponad 400 subskrybujących kanał, w którym opowiadam o kościołach i cerkwiach drewnianych. A za tydzień będzie odcinek, który... Dedykuję mojemu koledze ze studiów. Wtedy będę opowiadał o kościele, który kiedyś był cerkwią, a znajduje się niedaleko Jarosławia. Tam właśnie mieszka mój kolega Janusz, który razem ze mną studiował na historii. Jeżeli dzisiaj go ogląda, to już, już dziś go serdecznie pozdrawiam. Dzięki, dobrego tygodnia wszystkim życzę i widzimy się jak zwykle za tydzień. Premiery moich odcinków są w niedzielę o 15. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i pa pa!